Adrian Klarenbach, witam Państwa. To program Bez Pardonu. Oczywiście w studiu Janusz Korwin-Mikke, jak zwykle. Witam Panie Januszu. Witam Państwa. Dobry to był tydzień, ten ostatni? No, o tyle, że ogłuchłem, bo leciałem brazylijskim Embraer, znaczy polskich linii lotniczych, gdzie jest klimatyzacja, której nie można wyłączyć i w wyniku czego ogłuchłem. Ogłuchłem na kilka dni przynajmniej, także... O czym mogę zaświadczyć, bo ostatnie nasze nagranie przebiegało z drobnymi problemami. Słuchawka właśnie. Ale teraz, poradziliśmy sobie. No tak, ale to próbowałem pójść do laryngologa, żeby pożyczyć taki aparacik, żeby słuchowy. Okazuje się, taki aparat kosztuje 2,5 tysiąca. Żaden laryngolog mi nie założy bez badań i tak dalej. Więc poszedłem na bazar, kupiłem za 35 zł chińską rzecz, słyszę Państwa, nie muszę mieć żadnych specjalnych słuchawek, także okazuje się, że wolny rynek potrafi to wszystko załatwić bez pomocy. Wolny rynek czy bardziej Chińczycy? No to Chińczycy działają na wolnym rynku, natomiast w Polsce panuje komunizm i mamy PFRON, tam się robi pieniądze na tych tak zwanych niepełnosprawnych, czyli na inwalidach, mówiąc po polsku, tam wszystko kosztuje 5 razy drożej, przy czym oni mają 30% zniżki, prawda? Tam się robi pieniądze, naprawdę. Panie pośle, jeżeli pan zechce, to chciałbym dziś w programie Bez Pardonu temat niepełnosprawnych i niepełnosprawności poruszyć. A to może ale to w dalszej części programu. Natomiast nie ukrywam, że zaprosiłem gościa do studia, który powiedział, że z panem nie usiądzie. No tak, ma do tego prawo pani Julia Pitera. Ja się zdziwiłem, bo ja założyłem, że ona się ze mną w ogóle nie wita, latamy samolotem do Europarlamentu, w ogóle mnie nie zauważa, nie wiedziałem dlaczego. Dopiero teraz się dowiedziałem, że ona uważa, że ja ją nazywałem dziwką, co jest nieprawdą, bo jej nie nazywałem dziwką. Natomiast na moim blogu tam ludzie ją nawyzywali od różnych rzeczy, ja to rozumiem, o co chodziło. Dopiero sobie przypomniałem, w czym jest rzecz, bo to już było w czerwcu. Chodziło o to, że jakaś gazeta powiedziała, że jestem agentem rosyjskim i pani Pitera się ochotą włączyła do tej operacji i powiedziała, że no tak, bo Korwin-Mikke to nie wiadomo skąd miał pieniądze, prawda? Zawsze miał pieniądze i ten wydawał. No i rzeczywiście to nie jest ładne wystąpienie. A co do pieniędzy, ja na szczęście odziedziczyłem trochę po matce pieniędzy, znaczy nieruchomości i każdy może sprawdzić, że co najmniej kilka milionów przez te ostatnie 20 lat no, dołożyłem do działalności partii i nie jest to żadna tajemnica, także każdy może sprawdzić. Panie pośle, ale to jakby historia zatoczyła koło, bo jest już któryś nasz kolejny program, kolejne nasze spotkanie. Pamiętam jedno z pierwszych, zadałem panu pytanie, czy jest jeszcze ktoś, kogo nie zdało pan obrazić? No, ja na ogół ludzi nie obrażam, jestem łagodnego serca. No, to widać w programie Bez Pardonu szczególnie. Coś szczególnego się stało, czy? Nie. Ja mówię, to było w czerwcu, ja w ogóle nawet nie pamiętałem o sprawie. A może warto zacząć przepraszać tych, których się uraziło? Ale ja naprawdę przepraszam, bo ja, ale nie bardzo mogę przepraszać, bo ja naprawdę jej nie nazwałem. A to, że u mnie na blogu to ludzie mówią i naprawdę, powtarzam, no, to jest jakoś usprawiedliwione, dlatego no, nie wypada mówić o człowieku, że nie wiadomo z czego żyje, prawda, kiedy go oskarżają o to, że jest agentem rosyjskim. A gdyby pan dziś przeprosił Boniego, Michała Boniego? Zaraz, to on ma mnie przepraszać, a nie ja jego. Za co ja mogę przepraszać? Ale gdyby pan wyciągnął tę dłoń na pojednanie? Ależ, przepraszam bardzo, pan Boni nie ma działać dłoń na pojednanie, tylko albo pan Boni ma przeprosić, albo mnie pozwać do sądu, albo mnie wyzwać na pojedynek. No, normalny człowiek robiłby to ostatnie, no ale przypomniałem sobie teraz, że według kodeksu Boziewicza donosiciele nie mają zdolności honorowych, no więc rozumiem, że pan Boni słusznie uznał, że nie może już sekundantów wysłać. Złośliwości ciąg dalszy nastąpi w programie Bez Pardonu. Zaczynamy. Gościem programu Bez Pardonu jest Julia Pitera, Platforma Obywatelska. Dzień dobry. Europoseł, europosłanka, jakie określenie jest lepsze? Urany. Ja mam problem z tym słowem posłanka, bo mam wrażenie, że posłanka jest raczej od słowa posłaniec, a od poseł musiały być rodzajnik posła. Tak więc mam naprawdę z tym problem i dlatego wolałabym, niech jednak zostanie z deputowanym i z deputowaną już chyba większego problemu nie ma. Nie, bo to jest absolutnie, że tak powiem, są dwie formy gramatycznie poprawne. Pani poseł, pozwoliłem sobie zaprosić Panią, bardzo się cieszę, że skorzystała Pani z zaproszenia.
Natomiast nie ukrywam, liczyłem na to, że usiądzie pani z Januszem Korwin-Mikke. No, ale się okazało być to niemożliwe dla mnie. Dlaczego? Z bardzo prostego powodu. Uważam, że przekraczanie pewnych granic i pewnych form relacji między ludźmi po to, żeby zwrócić na siebie uwagę, jest niedopuszczalne. Krótko mówiąc, nie można sobie robić happeningu kosztem drugiego człowieka. I już. W pani przypadku ten happening na czym się skończył? Albo nie, ja nie będę o szczegółach mówiła, dlatego że nawet nie chcę poświęcać panu posłowi ani sekundy więcej uwagi, ponieważ moim zdaniem na to kompletnie nie zasługuje i wolałabym, żebyśmy zmienili temat. W Europarlamencie też razem nie współpracujecie? Znaczy w Europarlamencie już też mieliśmy parę, powiedziałabym, wyskoków, które zwróciły uwagę na Polskę, niekoniecznie od tej strony, od której ja chciałabym, żeby na siebie uwagę zwracać. Po prostu uważam, że najlepiej mówić w swoim i ojczystym języku, dlatego że używając języka, nawet którego się nieźle zna, można popaść w kłopoty, nie rozumiejąc interpretacji pewnych słów. I dokładnie tu mieliśmy z tego do czynienia. Z tym do czynienia mam nadzieję, że lapsus językowy wynikał ze średniej znajomości języka, a nie świadomego użycia określenia dla ludzi innych ras. I koloru skóry, bo chyba o to dokładnie chodziło. Pani poseł, kończąc wątek europosła, naprawdę już go zamykamy. W jednym z programów zapytałem pana Janusza, czy jest jeszcze ktoś, kogo nie zdążył obrazić, albo nie zdołał obrazić. Według pani? Wie pan, aż tak bardzo się nie przyglądam jego działalności. To znaczy, wystarczy mi momenty, w których słyszę, że obraża. No i to, czy jest jeszcze ktoś, kogo nie obraził, no trudno mi na to pytanie odpowiedzieć, bo aż tak nie śledzę tej aktywności i tak mnie ona bardzo nie przejmuje. Natomiast ostatnio tych wpadek było wystarczająco dużo, żeby jednak no, przyjąć wobec tego jakąś postawę dość zdecydowaną. Obiecałem, wątek zamykamy. Polityka krajowa jest ciekawsza od tej europejskiej, czy nie? Jest kompletnie inna. Nie ukrywam, że muszę się nauczyć wielu rzeczy, z którymi do tej pory miałam umiarkowanie do czynienia. Dlatego, że wszyscy chociażby musimy być zaangażowani w politykę międzynarodową. Więc tu już nie ma miejsca na to, żeby do końca wyrażać swoje zdanie. To znaczy ja mogę na pewne tematy mówić swoje zdanie. Poza tym nie ma tych sensacji takich jak zegarki na przykład. Czy nie ma? No bywają, panie redaktorze. Nawet mogę jeden przypadek opowiedzieć, no bez nazwiska, bo się zlituję. Ale był na przykład taki jeden eurodeputowany, który, bo jest taka zasada, że jak się jedzie samochodem, zwracają za 1000 kilometrów i mało tego, trzeba wykazać wzięcie benzyny tam jakiś czas za miejscem tym wyjazdu i jakiś tam odległość przed miejscem przyjazdu. No i ten ktoś ustawił tak asystentów, żeby tu wzięli jeden kwit, tam wzięli drugi kwit, tylko nie ustawił godziny i się okazało, że ten odcinek tych 800 kilometrów ten ktoś przejechał w godzinę czy pół godziny, już nie pamiętam. Więc naprawdę zdarzają się i nie musimy popadać w kompleksy, czy w kompleksy. To jest zawsze szalenie naganne, ale również prawda jest taka, że no zawsze będą ludzie, którzy będą nadużywali swoich uprawnień, nadużywali środków finansowych. No niestety tak to bywa. Na szczęście, znowu na nieszczęście, nie tylko w polityce. A nie jest pani trudniej jako osobie, która kiedyś zajmowała się tym tępieniem i szukaniem korupcji? Nie, dlatego że te tematy, o których my tak niechętnie rozmawiamy w Polsce, są bardzo w tej chwili, że tak powiem, na tapecie w Parlamencie Europejskim. I dyskusja, którą ja próbuję obudzić tutaj, chociażby nad definicją konfliktu interesu, z którą ciągle mamy nieprawdopodobny kłopot, albo udajemy, że mamy kłopot, a tak naprawdę wygodniej, jak nie mamy tej definicji, ona jest dzisiaj tematem bardzo poważnej debaty w komisjach, w których ja w Komisji Kontroli Budżetowej, w której ja pracuję, jednej z dwóch. I tam właśnie konflikt interesu, właśnie zasady kontroli, czyli to, co, no, z czym mamy do czynienia tutaj. Przecież uczestniczyłam w zmianie ustawy o kontroli w administracji państwowej chociażby, prawda? My te problemy mamy troszkę za sobą. Konflikt interesów niestety nie. Ciągle nie jest pani żal Sławomira Nowaka?
Panie redaktorze, polityka jest taką działalnością, gdzie trzeba mieć trzeźwy ogląd. Znaczy, polityka jest brutalna, o tym wie każdy. Nie, nie jest brutalna. W polityce musi pan mieć jasny podział i polityka musi mieć swoje jasne zasady. Jeżeli ktoś się do tych zasad nie stosuje, musi wiedzieć o tym, że z polityki wypada. Takie są te reguły i to nie dlatego, że polityka jest bezlitosna, tylko dlatego, że jeżeli polityk nie będzie działał zgodnie z pewnymi zasadami, wtedy się zaczyna psucie życia publicznego, bo polityk jest w jakiś sposób, a w każdym razie powinien być wzorcem dla ludzi. Więc osobiście, jako dla człowieka, no jest to młody człowiek, wiązał z polityką przyszłość, no w tym sensie, natomiast no wykroczył poza reguły, poza ramy, w jakich ma funkcjonować polityk. A tak po ludzku pytam panią, nie jako polityka. Nie jest pani go żal? Wie pan, to jest też bardzo takie... proszę pamiętać, ile myśmy się musieli tłumaczyć, ile myśmy osobiście mieli problemów. I teraz oddychamy, i bo również... jakby problem zszedł nam nie, z barków i nie tylko. Panie redaktorze, to nie był mój problem. To był problem Sławomira Nowaka, z którego myśmy się też musieli tłumaczyć. Na tym rzecz polega. On złamał zasady, on złamał reguły, a ja często byłam wykpiwana przez dziennikarzy, że nie umiem się do tego w sposób radykalny odciąć. Więc no, byłam z takim problemem dość długo i cieszę się, że złożył mandat. Tu się zachował honorowo, ponieważ rozwiązał nam problem. I przy okazji powiedzieliśmy, sprawdzam Prawo i Sprawiedliwości, co zrobi ze swoimi trzema posłami, którzy nadal posłami są, a zrobili rzecz dużo gorszą, bo... wszystko wskazuje na to, że wyłudzili pieniądze z budżetu Sejmu i na razie nie słychać, żeby mieli mandaty złożyć. Zobaczymy. Wracamy za chwilę do naszej rozmowy. Przypomnę, to program Bez Pardonu. Julia Pitera jest państwa i moim gościem. Czyli PiS ma teraz wykazać się jakąś inicjatywą, jeżeli dobrze zrozumiałem, bo o tym rozmawialiśmy przed przerwą. Nie, oni po prostu muszą zrozumieć, że zarzucając nam to, że Sławomir Nowak nadal pełnił funkcję posła, myśmy na to nie mieli żadnego wpływu, ponieważ poseł jest jakby właścicielem swojego mandatu, pochodzącego z wyborów powszechnych i nikt inny nie może odebrać jemu tego mandatu i to usiłowaliśmy wytłumaczyć PiS-owi, więc może dzisiaj zrozumie ten problem i przestanie, że tak powiem, używać ciosów poniżej pasa w sytuacji, która prawnie jest jasno określona i nie do wyegzekwowania. Wybory były sfałszowane, zafałszowane? Nie, no to w ogóle jest jakaś bzdura i aberracja naturalnie, bo chciałabym spytać, czy w tych miejscach, gdzie PiS wygrał na przykład na Podkarpaciu, też były sfałszowane? Czy tam jakimś, nie wiem, szczególnym sposobem ten jeden region był uchroniony przed sfałszowaniem? Mało tego, ile wiem, najwięcej mandatów jeszcze chyba w dwóch województwach uzyskał PiS. Też było sfałszowane? Czy w tych miastach, gdzie wygrają, czy wygrali już kandydaci PiS-u na radnych, wójtów, burmistrzów, też było sfałszowane? No ja muszę powiedzieć, czy przepraszam bardzo, te całe rzesze, tysiące zgłoszonych do komisji wyborczych i na rzeczników, na pełnomocników komitetów wyborczych w komisjach ci ludzie też uczestniczyli w tym procederze fałszowania. Muszę powiedzieć, że to jest jakieś absolutnie niesłychane. I najzabawniejsza jest Solidarna Polska, która uczestniczy w tym mówieniu o fałszowaniu wyborów, bo PSL był pierwszą listę miał w książeczce. Chciałam powiedzieć, że Solidarna Polska też miała pierwsze miejsce w poprzednich wyborach i w ogóle nie przekroczyła progu 5%, więc wolałabym, żeby nie robić zamętu w głowach obywateli. A ja się tak zastanawiam, pani poseł, co jest ważniejsze, czy ta przynależność partyjna, czy jednak bardziej płeć osób, które w danej partii są, tkwią, uczestniczą, tworzą jej struktury? Spróbujmy poszukać odpowiedzi na to pytanie. Okay. Wielkie zwycięstwo patriarchatu, czyli falliczne widzenie świata. Tak tytułuje swój artykuł na temat ostatnich wyborów profesor Magdalena Środa. Tytuł tłumaczy wszystko, czyli w polityce mamy za dużo mężczyzn, a za mało kobiet. Jednak te sprawy reguluje prawo. 4 lata temu posłowie zdecydowali, nie mniej niż 35% kobiet i nie mniej niż 35% mężczyzn musi znaleźć się na liście wyborczej, żeby została zarejestrowana. Jednak sama obecność kobiet na listach nie gwarantuje sukcesu. Kluczowe jest miejsce.
W tym roku w przypadku sejmików na pierwszym miejscu zarejestrowano zaledwie co piątą kandydatkę. Zdaniem Agnieszki Sosińskiej z Feminoteki wyrównać szanse mogłyby tak zwane suwaki. Czy chcieli, żeby to było co jeden? Jeden mężczyzna, jedna kobieta albo odwrotnie na liście. To pozwoli wyrównać ilość kandydatek i kandydatów, nadal pozostawiając wyborcom i wyborczyniom decyzję co do tego, na kogo konkretnie zagłosują. Zmienić trzeba też myślenie, dodaje kandydatka Zielonych w tych wyborach samorządowych. Elżbieta Hołoweńko rolę w państwie porównuje do tych w rodzinie. To nie jest tak, że rządzi tylko mężczyzna, więc jeśli zaczniemy od tej najmniejszej komóreczki, jeśli kobiety się zastanowią, że jednak tym domem zarządzają wspólnie, to może warto jednak byłoby, żebyśmy także całym państwem, które jest strasznie ważne dla nas, zarządzali też wspólnie. Mimo wszystko kobiet w polskiej polityce jest coraz więcej. W tej chwili w gabinecie Ewy Kopacz zasiada rekordowo od 1989 roku liczba kobiet. Jest ich 6, dzięki czemu Polska awansowała w unijnych statystykach. Procentowy udział kobiet w rządzie wzrasta z 20 do 32%. Unijna średnia wynosi 27%. Jest się czym chwalić, czy jest nad czym zapłakać, jeżeli chodzi o te średnie? Panie redaktorze, w ogóle uważam, że wszelka inżynieria jest naprawdę pozbawiona sensu i dam panu praktyczne przykłady, które udowodnią, że ona do niczego nie prowadzi. Zaraz, pani jako kobieta przeciwko kobietom występuje? Nie, za ludźmi, tak bym powiedziała. Właśnie dlatego uważam, że po pierwsze były zrobione badania po wyborach do Europarlamentu. Bardzo fajne i pogłębione, które wskazywały na to, że na przykład elektorat Platformy Obywatelskiej najwcześniej wiedział, na kogo będzie głosował, ale nie w kategoriach listy, tylko w kategoriach personalnych. To byli ludzie, którzy już 2 tygodnie przed wyborami, bodajże 60%, wiedzieli personalnie, na kogo oddadzą głos. Powiem panu dalej, jak pierwszy raz startowałam do Sejmu, miałam na warszawskiej liście 37 pozycję, abstrakcyjną, prawda? Kosmiczną, 37 pozycja na liście. Wszyscy się ze mnie śmieli. Panie redaktorze, dostałam mandat i był to trzeci mandat. Pierwszy był Jarosława Kaczyńskiego, drugi był Gronkiewicz-Waltz, mój był trzeci na 19 mandatów w Warszawie. Powiem panu jeszcze więcej. W Wielkopolsce, teraz do Parlamentu Europejskiego, pierwsza była pani Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, drugi był pan Adam Szejfeld. Pan Adam Szejfeld, obydwoje zostali europosłami. On miał więcej głosów. Dobrze, naprawdę, to nie jest umniejszenie roli i znaczenia kobiet? Nie, ja po prostu... To nie jest wskazywanie od razu takie ewidentne, kobiety są słabsze, w związku z czym dajmy im szansę? Ale powiem, przecież to jest fikcja. Ja dlatego nie lubię tej inżynierii. To jest to, co powiedziałam panu na początku. Powiem panu jeszcze więcej. W Radzie Warszawy klub Platformy Obywatelskiej składa się głównie z kobiet. Dlatego, że samorząd dla kobiet jest bliższy. Kobiety wolą pracować w samorządzie, dlatego chętnych kobiet do samorządu jest dużo. Szczególnie do gminy, bo gmina jest tym miejscem, gdzie one mają bezpośredni wpływ na szkołę, na chodnik, na przedszkole, na żłobek, na przychodnię zdrowia gminną i tak dalej. Ja rozmawiam z kobietami, bo jestem posłem wiejsko-gminnym, więc to nie jest to, że ja sobie to wymyśliłam, tylko ja dobrze wiem, że one się nie palą do miasta, one się nie palą pakować walizki i jechać na 1 tydzień, na 2 tygodnie, jechać do Warszawy i być poza domem, a gmina jest czymś blisko. I one, ta odpowiedzialność jest dla nich najfajniejsza, najbardziej namacalna. Praca w parlamencie jest taka odległa. Ona nie daje tych natychmiastowych wyników, bo nawet jeżeli zmienia się prawo, to prawo państwowe musi mieć jeszcze przełożenie, jeżeli dotyczy spraw lokalnych w jakiejś części, tak jak na przykład, prawda, opiekunki do dzieci, którym się płaci, w tej chwili państwo płaci świadczenia, to, że mogą być przedszkola tworzone na innych zasadach. Zanim to się uruchomi gdzieś tam w terenie, to potrzebny jest ktoś, kto to również prowadzi. I kobiety to wolą. W związku z tym do Sejmu jest dużo mniej kobiet i ja się teraz boję, że ta inżynieria doprowadzi do tego, że będą ludzie z łapanki, a to nie byłoby dobrze. Jakby nie byli do tej pory, niby. Na dalsze miejsca tak, bo znowu mamy ordynację proporcjonalną. Jak pan wie, Platforma jest zwolenniczką ordynacji większościowej. O właśnie, to jest ciekawa rzecz. W tej rewolucji i temu podniesieniu poziomu wyborczego PSL-u w wyborach, moim zdaniem, bardzo pomogła zmiana ordynacji.
do gmin, która jest większościowa. Dzisiaj do gmin głosujemy wedle ordynacji większościowej. Ludzie znowu głosują indywidualnie. Dlatego dla mnie będzie bardzo ciekawa analiza, jak te wybory przebiegną, ponieważ jestem przekonana, że te wybory dały również szansę kobietom. Czy tą analizą również zajmą się sędziowie? Sędziowie nie. Tą analizą się nie zajmą. Ja mam nadzieję, że tą analizą się zajmą politolodzy, bo będzie bardzo ciekawie wyciągnąć wnioski, jak nowe zasady wyboru wedle nowego kodeksu w wyborach do gmin, jakie przyniosły efekty właśnie jeśli chodzi o miejsce kobiet. Bo ja twierdzę, że to daje szansę kobietom, że one mogą dostać mandat. Co musiałoby się wydarzyć? Dziękując za to spotkanie jednocześnie, chciałbym zadać takie pytanie. Co musiałoby się zdarzyć, żeby głosowała pani ręka w rękę z Januszem Korwin-Mikke? Nie wiem, panie redaktorze. Siedząc obok. Nie siedzę obok. Jestem kompletnie inna frakcja i siedzę w całym centrum między Chorwatem a Niemcem, w centrum mojej frakcji EPL-u. Także nie wiem, być może były jakieś głosowania, gdzie wszystkie frakcje, bo tak się zdarza, trzeba by sprawdzić wyniki głosowań, więc w zależności od tego, jak frakcje ustalają popieranie projektów, tak są głosowane. Przecież jest tak, że przecież w tej chwili w Sejmie też są głosowania, gdzie Platforma głosuje tak samo jak PiS, że cały Sejm, 460 głosów, w jakichś sprawach głosują identycznie. Także to jest takie teoretyzowanie i ja jestem przekonana, że również w rozmaitych sprawach cały Parlament Europejski głosował zgodnie, bo takie rzeczy oczywiście są. A tak, żeby państwo zaczęli ze sobą rozmawiać? Nie, panie redaktorze, umówiliśmy się, żeśmy zamknęli ten temat i on jest dla mnie absolutnie i definitywnie poza rozmową. No to program bez pardonu. Julia Pitera, bardzo dziękuję za to dziękuję spotkanie. Dziękuję bardzo. Przypomnę, to program Bez Pardonu, Janusz Korwin-Mikke w studiu. Panie Januszu, robiłem wszystko, co mogłem, żeby spróbować posadzić pana na tym krześle. No ale trudno, nie udało mi się. Parę osób chciało mnie na elektrycznym posadzić, ale też się nie udało. A dziwi się pan im trochę? Nie. Rzeczy, o których mówiła Julia Pitera na samym początku, uzasadniając sam fakt, że nie chce z panem usiąść. No to już mówiłem na początku, prawda? Ja jej tam od niczego nie wyzywałem i jak się czuję obrażona, to przepraszam, ale naprawdę ludzie na moich blogach poczuli się urażeni. Ale a gdybyśmy to bardziej wyartykułowali, to co pan powiedział przed chwileczką. Ale sprawdzam słowo? To słowo przepraszam. Ono przeszło panu przez usta normalnie. Pan potrafi to robić. Ale ja powtarzam, jak coś... Mam za coś przepraszam. To przepraszam, jak nie mam za co, to nie przepraszam. Natomiast co do meritum, bo pani Julia mówiła tutaj całkiem rozsądne rzeczy. Na przykład to, że zresztą to kobiety z Platformy Obywatelskiej na ogół to mówią, że nie potrzebują żadnych protest, prawda, nie potrzebują żadnych szczególnych pomocy, żeby wejść do Sejmu czy do Sejmiku. I słusznie mówiła, że kobiety się lepiej czują w lokalnych sprawach. I gospodarskich, prawda, a nie w abstrakcyjnych, bo kobiety mają znacznie gorszą rozwiniętą zdolność myślenia abstrakcyjnego. Kobiety są bardzo konkretne. One to i tak dalej. Abstrakcja to raczej nie dla kobiet. I dlatego uchwalanie praw kobiet po prostu nie interesuje. Dlatego ich jest znacznie mniej w Sejmach i to jest naturalny proces. Natomiast sprawa ogólniejsza brzmi, bo słyszałem taką wypowiedź tutaj, że tam na tym najmniejszym tam polu, czyli w rodzinie, tam kobiety powinny mieć równy głos. Otóż to jest niemożliwe. Jeszcze nie widziałem kobiety, która by chciała lecieć samolotem, w którym byłoby dwóch pilotów, jeden płci męskiej, drugi żeńskiej i oboje mieliby równe prawo naciskania tych wszystkich tam ciągnięcia wolantów, prawda, kopania orczyków i tak dalej. To jest niemożliwe. Nie może istnieć organizacja, w której jest dwóch kapitanów. To jest niemożliwe. I małżeństwo, którym rządzi mężczyzna, jest bardziej agresywne, a więc lepiej walczy o przeżycie niż takie, które chodzi o... Co nawiasem mówiąc, musicie państwo wiedzieć, kobiety są znakomite w podjudzaniu mężczyzn do tego, żeby walczyli o swoje. Tak, tu kobiety są świetne. Sam to wiem na swoim własnym przykładzie. No i z drugiej strony kobiety słuszną tezę chyba też głoszą, że nie ma większych myt i plotkar, aniżeli faceci. No to trudno powiedzieć, ale spotkałem się w życiu również z mężczyznami, którzy plotkują, ale wie pan, co jest tego przyczyną? Koedukacja.
Kiedyś jak były szkoły męskie, nie było mowy o podkowaniu. Facet, który tak, ale były szkoły męskie i były też równolegle szkoły żeńskie. Męskie, tak. I mężczyźni, plotkarstwo było bardzo tępione wśród w szkołach męskich. Myśmy się bardzo pilnowali, żeby nie plotkować. Mhm. Panie Januszu, pan jest znany z tego, że źle pan mówi o kobietach, źle pan nie, mówi o niepełnosprawnych. Nie, świetnie, natomiast o feministkach mówię źle. A jaka jest różnica? No, nie wiem, bo jeszcze nigdy nie udało mi się feministki do łóżka zaciągnąć, więc trudno mi powiedzieć, jaka jest różnica między kobietą a feministką. Natomiast różnica w życiu społecznym jest zasadnicza. Kobiety muszą być kobiece, a feministki uważają, że bycie kobiecą to jest coś ohydnego. Tylko mężczyźni są ważni i kobieta powinna się równać do mężczyzn. No, kobieta nie powinna być kobieca. No, to jest oczywisty absurd. Ale mamy równouprawnienie, mamy demokrację, w związku z czym każdy ma swoje poletko do zagospodarowania. Tak, tylko nie można kobiet na siłę ciągnąć tam, gdzie one nie są. Mężczyzn, no, jeżeli mam posłać samochód po kostkę masła, to wysyłam osobówkę. Jeżeli mam posłać po tonę cementu, to nie wysyłam osobówki, tylko ciężarówkę. Jeżeli mam podnieść tonę, to posyłam faceta. Jeżeli mam coś zrobić igłą, to posyłam kobietę, bo szkoda faceta, który waży 100 kilo, używać do operowania igłą, bo to jest lekka praca, przyjemna i to kobiety robią znacznie lepiej. Odniosę się do internetu, bo generalnie tam pan jest tym tak zwanym królem. W związku z czym te wpisy, które pojawiają się pod pana wpisami, komentarze szczególnie, są różne. Jedni twierdzą, że pan wszystkich masakruje, jeszcze inni gratulują tego, że jeżeli ktoś jest lewakiem, trzeba go zjeść. Jeszcze inni, mniej odważni, ale takie głosy również się pojawiają, piszą o tym, że powinien pan diametralnie zmienić stosunek i do niepełnosprawnych, i do kobiet. Znaczy ja jeszcze raz mówię, mam do kobiet stosunek znakomity, co kobiety doceniają. Natomiast co do inwalidów, to dla mnie takie pojęcie w ogóle nie istnieje. To znaczy, oczywiście, że wiem, co to jest inwalida, co to jest kaleka, co jest niepełnosprawny i tak dalej. Natomiast tutaj chodzi o coś innego, o kategorię, chodzi o urzędniczo. Że jest urzędnik, który mówi, ta osoba jest niepełnosprawna, a ta nie jest niepełnosprawna. To jest orzekanie o stopniu niepełnosprawności. I w tym momencie robi się po to, żeby fron, prawda, żeby można było malwersować ogromne pieniądze na tak zwanej opiece nad niepełnosprawnymi. I o to tylko chodzi. Żeruje się na tych biednych inwalidach, okrada się ich na ogromne pieniądze. Ja panu może zaproszę do studia ludzi, którzy panu może lepiej ode mnie wyjaśnią, inwalidów właśnie, jak się ich traktuje i jak się ich oszukuje. Tu zaprosimy ich do studia, dobrze? Do następnego programu nie ma najmniejszego problemu. I to sprawę wyjaśni. Natomiast jeszcze raz mówię, dawniej to było tak, że jak podjeżdżał człowiek na wózku, na przystanek autobusowy, no to rzucało się dwóch czy trzech młodych ludzi, brali ten wózek, wnosili z facetem do autobusu i koniec. Natomiast dzisiaj nikt palcem nie kiwnie, bo się uważa, że od tego jest jakaś opieka dla niepełnosprawnych, powinien podjechać specjalny autobus. Ja myślę, że problem tutaj tkwi w zupełnie w czymś innym i o tym porozmawiamy sobie w dalszej części programu, ale na kanwie tego problemu, który pan wywołał, podobna sytuacja, analogiczna, jest z przywitaniem się z kobietą. Nie wiadomo, czy podać rękę, czy pocałować rękę. Pocałować rękę, oczywiście. To jest pewien symbol, wyróżniający kobiety, acz zdarzyło mi się parę lat temu, że jak pocałowałem w rękę pannę Kasię Szczukównę, to ona chwyciła moją rękę i mnie też pocałowała w ramach równouprawnienia, co wzbudziło radość ogólną w towarzystwie. Był pan skonsternowany? Troszkę się zdziwiłem, ale mój Boże, ale muszę panu powiedzieć, zdarzyło mi się kiedyś. Jechałem taką rokadową drogą, gdzieś Lublin, Białystok i zamachała na mnie taka staruszka, żeby ją podwieźć, więc zatrzymałem się, podwiozłem, ona podziękowała, pocałowała mnie w rękę i wysiadła. Jeszcze dawne obyczaje, gdzie pana się całowało w rękę. I piękny obrazek się wytworzył. Janusz Korywny-Mikke, taki dobry, serdeczny, uczynny, podwozi tę starszą panią i taki obraz społeczeństwa by zapamiętało. Natomiast w momencie, kiedy pan już z uśmiechem mówi, że ta starsza pani pocałowała pana w rękę, bo tak się traktowało kiedyś panów, to już jest niesmaczne. No ale to jest autentyczny fakt. Autentyczny fakt i pokazuje pewną relikwię z dawnych czasów.
Dzisiaj jest to na szczęście już obyczaj zamierzchły. Natomiast powtarzam jeszcze raz. Pamiętajmy tutaj o pewnych normalnych zachowaniach. Natomiast ja może jeszcze mogę wrócić do jeszcze jednego wątku z rozmowy z panią Piterą. No bardzo proszę. Chodzi mi po prostu o to, że o kwestię wyborów. Otóż z całą pewnością, z absolutną pewnością wybory były sfałszowane i powie to każdy statystyk. Jeżeli mamy exit polls, gdzie PSL ma 17, a potem ma wynika 23%, to muszą być wybory sfałszowane, nie ma innych wyborów. Dodatkową przesłanką jest to, że w poprzednich wyborach oskarżacie PSL o fałszowanie ich na Mazowszu w kilku innych regionach, no i teraz się ta metoda została jakoś poszukiwana i moim zdaniem to jest trening przed wyborami parlamentarnymi za rok. Jeżeli i tym razem prokuratura nie wszcznie postępowania, to się rozuchwalą i następne wybory sfałszują, a tam już ludzie nie darują. Bo szczerze mówiąc, nasi wyborcy, te miliony młodych ludzi, one mają w nosie wybory te, do sejmików i tam rad gmin, to ich nie interesuje. Natomiast jeżeli zostaną sfałszowane wybory parlamentarne, to zobaczycie państwo miliony ludzi w Warszawie, młodych ludzi, którzy zrobią porządek z tym ustrojem. Nie tylko konserwatyści, nie tylko libertarianie, narodowcy ruszą chyba jeszcze większą ławą, prawda? Bo ludzie, młodzi ludzie mają już dość ustroju, w którym się ich tłamsi, nie pozwala się im działać, prawda? I oni mają do wyboru albo się spokornieć, prawda, i pracować za 1800 zł, prawda, albo wierzę za granicę. A 13 grudnia weźmie pan udział w manifestacji, która przejdzie ulicami stolicy? No nie, bo to jest cudza demonstracja, więc nie jesteśmy zaproszeni, chyba że nas PiS zaprosi. Nie pchamy się na demonstrację. A jeżeli PiS was zaprosi? To przyjmiemy zaproszenie. Jak pan widzi ten marsz? Nie wiem, to nie jestem organizatorem. Ale jeżeli chodzi o samą jego wymowę, o wydźwięk. Powtarzam jeszcze raz, wybory na 100% były sfałszowane. Mamy, to pani Piter o tym mówiła, że jeżeli jest zero głosów, a ktoś głosował, prawda? Ale proszę państwa, znowuż każdy statystyk państwu powie, że jak jest 5 takich wypadków, to musi być 5000 przypadków, w których głosowało na nas tam 50 osób, prawda, powiedzmy sobie, w danej komisji, a odnotowane jest 5 głosów na nas. Każda z tych 50 myśli, że te 5 to on i jego rodzina. A ten pomysł, który przedstawiłem pani poseł Piterze, no, który zrobił się w głowie mojej i mojego kolegi, jest, notabene, oczywiście, żeby wprowadzić druki ścisłego zarachowania. Oczywiście, że można robić, można hologramy wydawać i tak dalej, można zrobić kupę rzeczy. Tylko powtarzam jeszcze raz, to nie na te wybory, prawda, te wybory już tak się nie da sprawdzić. Natomiast na przyszłe wybory muszą być sprawdzone, no bo celowo się tego nie robi. Proszę państwa, no specjalnie komisja wyborcza jest obsadzana przez różnych ludzi pamiętających dobre czasy, no może nie Stalina, ale w każdym razie Gomułki. Ludzi, którzy wiedzą, jak się fałszowało wybory wtedy i jak się fałszuje wybory teraz. To nie jest też tak przy okazji, że najłatwiej jest powiedzieć, wybory zostały sfałszowane, bo na to dowodów właściwie nie trzeba przedstawiać żadnych. Słowo zostało rzucone, poleciało w eter, wszyscy przyjęli, wybory sfałszowane. Jak teraz udowodnić, że te wybory nie były sfałszowane? Wystarczy posłać w każdym okręgu paru studentów matematyki, tam z trzeciego roku wystarczy, i oni powiedzą nie tylko jak sfałszowane, nie tylko to, ale w jakim punkcie sfałszowane. Natomiast kto sfałszował, to od tego jest prokuratura. I prokuratura ma obowiązek wszcząć śledztwo, ale w poprzednich wyborach prokuratura nam odmówiła wszczęcia śledztwa. I to jest niedopuszczalne. Rozuchwalili się fałszerze, no i teraz mamy skutki. A teraz jakieś protesty wyborcze były tak, składane przez kongres? Składamy oczywiście protesty i zobaczymy. Podejrzewamy, że zostaną znów olane. Przecież a dotychczas ile takich protestów złożyliście? Ja panu powiem, panu rzecz zupełnie neutralną. Ja byłem posłem do polskiego parlamentu. I wtedy była słynna historia, gdzie o mistrzostwo Polski walczyła chyba Wisła i Legia. I one równolegle grały na swoich stadionach i wynik tam był już jedni, już doszli do 9-1 chyba, prawda, czy 9-0. Tam chodziło o liczbę strzelonych bramek. I ja złożyłem donos do prokuratury, co oczywiste robienie wyników. I prokuratura oczywiście to olała. Za chwilę kolejna część programu Bez Pardonu. Panie Januszu, na razie dziękuję, a za chwileczkę ten poruszany przez nas już temat, między innymi niepełnosprawności.
Przypomnę, do programu Bez Pardonu dołączył do nas kolejny gość, Cezary Krzysztopa, blog.com. Dzień dobry. Dzisiejszy program stał się w pewnym sensie jakimś sądem nad Januszem Korwin-Mikke. To znaczy, ja nie chciałbym uczestniczyć, nie czuję się na tyle mocny, żeby uczestniczyć w sądach nad Januszem Korwin-Mikke. Natomiast rzeczywiście taka rola panu Januszowi dzisiaj przypadła, to na pewno. A podjąłby się pan bardziej bronienia czy oskarżenia? To zależy, bo jeżeli chodzi o jakość wyborów, to się absolutnie z panem Januszem zgadzam. Wybory zostały sfałszowane i nie mam co do tego wątpliwości. Natomiast jeżeli chodzi o inne sprawy, akurat do tej pory nie poruszane, to się zdecydowanie z panem Januszem nie zgadzam. No to przynajmniej jest o czym rozmawiać, tak? Nie, ale to jest takie słowo, wytrych. To podobnie zresztą jak z tym stwierdzeniem, wybory sfałszowane albo nie sfałszowane. Ktoś mówi, że sfałszowane, ale nie ma tego jak udowodnić. Ale myślę, że tego nie trzeba udowadniać, bo to nie jest kwestia, to jest tylko kwestia skali. Po pierwsze, obywatel nie ma uprawnień śledczych i nie ma obowiązku wobec państwa udowadniać, że państwo nie działa. To państwo ma obywatela zapewniać o tym, że jest wiarygodne, a państwo po pierwsze straciło wiarygodność w oczach obywateli, a po drugie robi wszystko, żeby obywatele, którzy jeszcze cokolwiek samodzielnie na temat sceny politycznej sądzą, sądzili, że państwo sfałszowało wybory. Ale to jest też takie troszeczkę generalizowanie, ale na poziomie bardzo ogólnym. No nie, a to ja panu podam konkretną szczegóły. No nie, przepraszam bardzo, ale jeżeli pani Ewa Kopacz mówi, że kwestionowanie wyników wyborów to jest uderzenie w demokrację, to ja to jako 5-letnie dziecko słyszałem w 1947 roku, że podejrzewanie, że referendum było sfałszowane, to jest cios w demokracji. A Platforma Wyborcza w 2007 roku zapraszała obserwatorów OBWE, kwestionując wybory, które wtedy były przeprowadzane przez też Państwową Komisję Wyborczą, ale ze czasów, kiedy rządziło jeszcze PiS. Ale tak, przecież jak były wybory parlamentarne ostatnie, 3 lata temu, tak? To przecież OBWE uznało, że były sfałszowane. Stąd Najwyższy przyznał nam rację, ale mimo to mandatów żeśmy sobie nie dostali. Proszę Państwa, jeżeli przyjąć Wasz tok myślenia, że wybory zostały sfałszowane, to dlaczego manifestacje jakiekolwiek, czy działania zmierzające do tego, aby spróbować albo uwiarygodnić te wybory, albo rzeczywiście je podważyć, nie są podejmowane? Czyli czytaj tak. Prokuratura? Pytam się pana Janusza, ile pozwów zostało złożonych, składamy. Słyszę w radiu przedstawiciela PiS-u, który mówi, że też składamy. Żadnej konkretnej liczby, żadnych konkretów. To są same ogólniki. Tylko że składanie pozwów wyborczych jest to jakaś czynność wizerunkowa, natomiast wielkiego sensu nie ma. No tak, ale byłby konkret. Złożyliśmy 3 takie odwołania na przykład. 3 protesty. Ja bym nie przywiązywał do tego wielkiej wagi. A efekt dowolnej ilości złożonych pozwów będzie taki, że linia obowiązująca od 1989 roku jest taka, że niezależnie od tego, co się stało z wyborami, nie wpłynęło to na wynik wyborczy. No nie, ale też nie możemy założyć, że od 1989 roku wszystkie wybory po kolei są fałszowane. Ja tego oczywiście nie zakładam, natomiast linia orzecznictwa, jeżeli chodzi o składanie pozwów wyborczych, jest właśnie taka. I nigdy się nie zdarzyło, żeby, no przepraszam, nie powinienem mówić nigdy, bo nie znam wszystkich przypadków, ale główna linia orzecznictwa jest taka, że niezależnie od tego, co się stało podczas wyborów, nie wpłynęło to na wynik wyborczy. Przecież wpłynęło, to oczywiste, że jeżeli kandydat zagłosował na siebie, jego rodzina zagłosowała na siebie, jego znajomi, a my też publikowaliśmy na blog.com przy okazji wyborów europarlamentarnych, zrobili zdjęcia swoich kart wyborczych prawidłowo wypełnionych i ze swoim dowodem osobistym i zagłosowali na kandydatkę, a kandydatka dostała w protokole 0 głosów, to można powiedzieć, że jest to w małej skali, ale jest to fałszerstwo wyborcze. Panie Januszu, proszę powiedzieć, że wybory do Europarlamentu zostały sfałszowane. No tak, oczywiście mamy takie same sygnały, oczywiście. No ale ktoś od razu powie, gdyby nie były sfałszowane, to Kongres Nowej Prawicy nie wszedłby do Europarlamentu. Nie, no jeszcze raz mówię, były sfałszowane na naszą niekorzyść. Mamy takie same sygnały, tylko powtarzam jeszcze raz, taki sygnał tylko wtedy dotrze, jeżeli jest 0 głosów. Bo jeżeli w komisji byłoby 5, a głosowało na nas 500 osób, to każda z tych 500 będzie myślała, że te 5 głosów to są jego i jego rodziny. Także każdy statystyk powie, że jeśli się zdarzy jeden czy dwa przypadki, gdzie jest 0 głosów, takie powiem, to znaczy, że jest paręset przypadków, gdzie jest więcej. Każdy statystyk panu powie, bo to jest rozkład statystyczny, prawda, że 0 to jest bardzo rzadkim wypadkiem, bardzo rzadki wypadek. To kandydatka, o której mówię, to była zresztą kandydatka KNP, pani Ines Białobrzewska.
która zgłosiła się do nas z takim problemem, że ona głosowała, cała rodzina głosowała, znajomi głosowali, a w protokole zero. I teraz, co ciekawe, zgłosiła się do was, a szef o tym nie ma zielonego pojęcia. No myślę, że ma wielu kandydatów, nie o wszystkich ma pojęcia. Nie wszyscy, przecież zwróćcie uwagę, w tych wyborach samorządowych startowało tam kilkanaście tysięcy osób od nas, czego w dużej ilości nie znam, przecież to nie są tylko członkowie partii. Cała partia z kandydatami liczy w tej chwili 5 tysięcy ludzi, a startowało znacznie więcej. Wszystkich nie znamy. No, trudno, żebym ja wiedział, prawda, kto, gdzie, co i jak. Ja wykorzystam fragment cytatu, że bardzo wiele powinno się zmienić. Proszę zobaczyć i posłuchać dlaczego. W Polsce jest blisko 3 400 000 osób niepełnosprawnych. Spośród nich pracuje zaledwie około 500 000. Choć z każdym rokiem wskaźnik ten się poprawia, to wciąż daleko nam do innych krajów Unii Europejskiej. Zmieniać ma to m.in. prawo. W Polsce obowiązuje system określający minimalną liczbę niepełnosprawnych pracowników w zakładach zatrudniających co najmniej 25 osób. Jeżeli pracodawca nie zatrudnia odpowiedniej ilości osób niepełnosprawnych, odpowiedniej liczby osób niepełnosprawnych, w tym momencie musi wpłacać ten ryczałt na PFRON. Tegoroczny budżet PFRON-u to 3 miliardy złotych. Pieniądze te są wykorzystywane na dofinansowanie miejsc pracy. W tym roku skorzystało z tej pomocy ponad 20 tysięcy pracodawców. Pozwoliło to na utrzymanie w zatrudnieniu ponad 315 tysięcy osób z niepełnosprawnością, oczywiście z różnymi rodzajami niepełnosprawności, przy czym mówimy tutaj zarówno o osobach niepełnosprawnych, które zatrudnione są na otwartym, jak i chronionym rynku pracy. Mimo to rynek pozostaje wciąż bardzo nieprzychylny osobom niepełnosprawnym. Wyjątkowo źle pod względem zatrudniania niepełnosprawnych jest w administracji publicznej. Resort pracy podaje, że w urzędach i instytucjach publicznych osoby niepełnosprawne stanowią średnio około 0,6% zatrudnionych, czyli 1/10 tego, co powinny. Czyli wiele w tej materii powinno się jeszcze zmienić. Który z panów chciałby pierwszy odnieść się do tego materiału? No może pan Janusz. Ja uważam to za kompletny kretynizm. Normalny człowiek, który jest na wózku, może świetnie pracować, ja wiem, w centrali telefonicznej czy w czymkolwiek, jak ma słuch w porządku. Natomiast panują przepisy, które przeszkadzają tym ludziom. Czyli nie wiem, czy państwo w ogóle wiecie, że na przykład jeżeli jest człowiek, który nie ma nóg, to nie może pracować w chłodni. Rozumiecie państwo? Czy on jest idealny do chłodni, bo sobie wnuk nie odmrozi, prawda? Nie wolno mu, bo jest niepełnosprawny. To jest troska niepełnosprawnych. To jest idiotyzm. No. Każdy człowiek, który jest niepełnosprawny, to człowiek jest ślepy. Człowiek, który jest ślepy, ma świetny słuch z reguły. Ma świetny węch. On może świetnie pracować jako w olfaktorium, prawda? Badać perfumy i tak dalej. Nie trzeba do tego zachęcać. Tylko gdyby pan jeszcze szukał innego nazewnictwa. Te przepisy. Nie, no przepraszam bardzo, nie wolno nazywać inwalidów niepełnosprawnymi, a może on jest pełnosprawny. Ja znam takiego faceta w Kalifornii, że teraz to już pewno nie żyje, prawda, który kobiety na niego się skarżyły, był całkowicie pełnosprawny, a nie miał nogi, prawda. To, że człowiek jest inwalidą, to nie musi być niepełnosprawny. Jak pan obrażać ludzi? Jak pan obrażać inwalidów, nazwanie ich niepełnosprawnymi? Czy ma pan w Warszawie plac inwalidów czy niepełnosprawnych? Czy, przepraszam bardzo, czy miejscem pochówku, najbardziej ceremonialnym w Paryżu jest les invalides, a nie jak niepełnosprawny po prostu. Jak można używać takiej obrzydliwej terminologii? Inwalida to inwalida, jest związek inwalidów, a nie... No tak, ale gdyby pan powiedział niewidoma, nie ślepy, brzmiałoby to zupełnie inaczej. Nie rozumiem. Mówił jeżeli pan o ślepych. Jeżeli jestem ślepy, to jestem ślepy, nie rozumiem. Nie widzę, jestem niewidomy. Ale dlaczego nie powiedzieć ślepy? Ja nie bardzo rozumiem słowo ślepy, jest krótsze. Ślepy to 2 sylaby, a niewidomy 3. To jest strata pieniędzy, używanie dłuższego słowa. Takie uzasadnienie ma sens? Jeżeli chodzi o nazewnictwo, to ja też uważam, że żyjemy trochę w takim głuchy, terrorze. Jestem teraz niepełnosprawny, bo... Poprawności jakiś czas, no i co z tego? Ale ciekawsze, jak sądzę, będzie to, że ja domyślam się, do czego pan Janusz zmierza. Proszę mi wybaczyć, jeżeli nie mam racji. Pan Janusz pewnie zmierza do tego, że jest jakby nadmierna
jakby to powiedzieć, nadmierna regulacja kwestii niepełnosprawności i tak dalej. I z jednej strony ma rację, bo i PFRON, i ZUS to są instytucje, które działają głównie na własny użytek, a nie na użytek niepełnosprawnych czy kogokolwiek innego, ale z drugiej strony to nie uważam, żeby państwo zupełnie nie powinno w to ingerować. W interesie państwa jest wydobywanie jakby z obywateli ich potencjałów, ponieważ ci obywatele dzięki temu płacą wyższe podatki. Tak więc państwo, owszem, powinno im pomagać realizować swoje potencjały, czyli jeżeli ktoś, nie wiem, no, w jakikolwiek sposób jest niepełnosprawny, czy nie widzi, czy właśnie i tak dalej, a jest w stanie wykonywać zawody, w których to nie przeszkadza, to państwo powinno mu to ułatwiać, bo dzięki temu on będzie płacił wyższe podatki. Pytanie tylko, w jaki sposób to robi, czy robi to w sposób efektywny. Dzisiaj się dzieje to w sposób nieefektywny. Krótka puenta. Bardzo dziękuję panom. Walce o dobro nie ma radykalizmu. Dziękuję również bardziej radykalny, tym lepiej. Do zobaczenia za tydzień.